No to lecimy. Jesteśmy w pojedynku ćwierćfinałowym w turnieju KSR Cup 9. Testujemy w nim nowy balans na naszym ekranie. Max Pax, zawodnik grający protosami z Danii, Duńczyk Księciunio i z drugiej strony Piotr Walukiewicz, czyli Spirit. Równolegle do tego pojedynku dzieje się też oczywiście Geralt kontra Solar, oni tam dopiero będą zaczynać, ale jestem szalenie ciekawy, jak idzie takiemu protosowi jak Max Pax, bo ogólnie no taka jest, powiedziałbym, taki jest ogólny sentyment wśród społeczności StarCrafta, że protosi mają teraz chyba na tym, będą mieli na tym balansie potencjalnie bardzo ciężko. I nawet sporo osób ze społeczności, chociażby Klem, czy Pig, czy no trochę dużo różnych osób raczej się wyraża tak, nawet Klem, czyli Teran, o szansach Protosa, o tych zmianach tak dość, że no słabo będą mieli raczej Protosi, że w zasadzie osłabiani są cały czas, a wcale im nie idzie za dobrze, raczej tak ciężkawo. Dobra, będzie się działo. Tutaj jak widać SCV-ka. Ten patch to już jest normalnie live, czy na PTR-ze nadal? Tak, jesteśmy na PTR, czyli na tym testowym serwerze. Public Test Realm, w skrócie PTR. Taki publiczny serwer testowy, czyli każdy tutaj sobie na niego może wejść, ale trzeba kliknąć, żeby się na niego zalogować, bo normalnie wchodzimy na ten zwykły, gdzie jest jeszcze aktualny balans, powiedzmy ten stary. Dobra. Nieźle to wygląda. Jestem bardzo ciekaw, jak Max Pax spróbuje wykorzystać te nowe umiejętności Protosa. Ja się dopiero co dowiedziałem, że ta umiejętność, którą ma mieć teraz Nexus, zamiast super baterii, Nexus może wybranej jednostce lub budynkowi dać 100 punktów energii, ale co minutę i za 50 punktów energii Nexusa. Dowolnego Nexusa, to jest umiejętność globalna. Przy czym jednostka czy też bateria ładowana musi być niedaleko Nexusa. I to się wydaje tak słabe, tak beznadziejne. Ja myślałem, że jak masz, nie wiem, 3 Nexusy, to 3 High Templary możesz natychmiast naładować tą energią. I to by było wtedy, no, niezłe, ale to tylko jedną jednostkę, co minutę. No, w świecie StarCraftowym takie się wydaje aż zabawne nawet. To jest po prostu, na pierwszy rzut oka przynajmniej, bardzo, bardzo słabe. Czy wygrałem z Q-rem do 0 czy 2-1? Ja to z Q-rem 99 do 0 nawet zrobiłem, walkover. Siemano Engry, Isiek, witam mocno i dziękuję bardzo za suba, dzięki za wsparcie. No nice, ładnie kliknięte. Adeptka zniszczona. Witamy Mongo, witamy wszystkich. Oglądamy, jak, miejmy nadzieję, Spirit sobie tutaj ładnie poradzi z Max Paxem. Max Pax widzę, że wyznaje tutaj zasady, jak nie wiesz co grać, to graj Forgate Blinka, która swego czasu była bardzo, bardzo często używana przez Protossów i jak widać nadal jest. W przypadku Forgate Blinka, nie wiem, czy coś się tutaj zmieniło, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Myślę, że jak było, tak jest, jeżeli chodzi o balans tych wszystkich jednostek. No, dokładnie. Raczej wszystko jak najbardziej w najlepszym porządku. Czemu nie konsultują tych zmian z najlepszymi graczami? Konsultują, chyba to logiczne. To by było, logiczne by to było XMX, ale konsultują, tak, tam są najlepsi gracze w tej radzie balansu. Tylko, no, widocznie tak ten proces przebiega, że tam się ciężko widocznie przebić, co po niektórym. A mnie to trochę dziwne jest może nawet, że gracze najlepsi biorą udział w tych balansujących. Znaczy, jak najbardziej można zbierać opinie, jakiś feedback, jakieś informacje właśnie od graczy na temat tego, co jest, czego nie ma, może co powinno być, jak coś zmienić. To tak, słuchać opinii jak najbardziej warto, ale to, że oni aktywnie faktycznie tam biorą taki udział. Nie wiem, jak duży wpływ mają na to, jakie potem zmiany wchodzą, ale... Ulala! Banshee zniszczona i to miało być w dodatku Cloak Banshee. No i już mi się to nie podoba. To mi się wybitnie nie podoba, bo gdyby była kontra w postaci dwóch Cloak Banshee na bazę Protossa, który próbuje Blinkstalkerami tutaj się przebić, no to Spirit byłby w całkiem dobrym położeniu, a teraz? No nie wiem. Na szczęście szybka reakcja z CV-kami, szybko naprawia ten bunkier. To jest akurat świetna zagrywka polskiego zawodnika. Szkoda, że nie ma tutaj Siege Tanka. Banshee numer 2 wyleci po prawej stronie. Max Pax robi trzeci Nexus. I zobaczcie, jak Księciunio raz jeszcze. No niestety, tym razem skutecznie zabiera się za zniszczenie pierwszego bunkra i drugiego też. Ma teraz więcej Stalkerów, większa siła ognia.
No i niestety, ale mam wrażenie, że to była krótka, ale trochę przykra mapa dla Polaka. Stracił teraz już 10 SCV i muła. No może niego nie stracił, ale spory czas ten muł nie pracował. Jeszcze kolejne stalkery, no wszystko się układa dla niego jak powinno. Popatrzmy na kontrę, może też Spirita za chwileczkę. Siege złożony, o czym wie Max Pax, bo ma tutaj też obserwera. No i Siege Tanka zniszczył teraz pierwszego. Tutaj, o, stalker się zagubił, chociaż tyle. Pan się za wiele nie zrobi w kontrataku póki co, no bo... O, wow, warpizma mu rozwalił. O, kurczę, nawet. Nadal nie ma wielu powodów do optymizmu, w zasadzie to chyba nawet ani jednego. Co ciekawe, Spirit zrobił też rzecz, która została zmieniona w tym balansie, mianowicie Sensor Tower. Kiedyś Spirit o tym myślał, kiedyś chyba nawet o tym parę słów zamieniliśmy, żeby może robić Sensor Towera na te Blinkstalkerowe podejścia. I teraz Sensor Tower jest tańszy, ale za to ma krótszy zasięg działania, ale na takie Stalkery wystarcza, no bo wystarczy, że wiesz, że nie ma tych Stalkerów w drugiej bazie i już wiesz, że lepiej się ustawić wszystkim w pierwszej bazie, no albo w drugą stronę, albo gdzieś tutaj ten Sensor Tower, taki trudny do zniszczenia. Może to będzie pomocne, bo jest faktycznie zdecydowanie tańszy. Nie widzę tych linii Sensor Towera. Ja widzę, ale one są tak ledwo widoczne, że na przykład na mapie zimowej to w ogóle praktycznie ich nie byłem w stanie zauważyć. Musiałem się bardzo, bardzo, bardzo przyjrzeć i przybliżyć twarz do monitora. Ale jest taka bardzo subtelna. Nie wiem, czy to przez to przetwarzanie na Twitchu czy na YouTubie widać tę linię cieniutką taką na minimapie, ten okrąg, ale jest coś takiego. Powinni to pogrubić, może to zrobią. Ale to jest takie na jeden piksel, dosłownie na jeden piksel na monitorze. Jest, dlatego tak tego praktycznie nie widać. Tam powinny być 2, 3, 4, może nawet piksele, tak grubość tej linii. Doskonale, pociśnięte, pobiegał, poprzeszkadzał. I rewelacja. Doskonale jeszcze w tej Immortale pocisnął, zniszczył. No, zrobił co mógł Spirit w tej rozgrywce, ale przypominam cały czas o tym początku, który przecież był, lekko mówiąc, ciężki i nieudany. I Spirit nie powinien wygrać chyba tej gry. Ale zobaczymy. Terranizacja czasami przebiega pięknie. Na minimapie widzę kitowców chyba jadących tutaj. Tak jest, kitowcy mają wkroczyć do boju, ale nie będzie miał kto za nich atakować, bo już stracił całą piechotę. I SCV przyjechały na paradę zwycięstwa, ale niestety Protosa. No dobra, GG. No ta mapa i tak już była taka, no, trudna po tych stalkerowych akcjach. GG. Lecimy. W górnym prawym rogu Max Pax, w dolnym lewym Spirit. Mapa to Snowpiercer. No i go. Czy mam spodnie? Ja zawsze mam spodnie. Jedne, drugie, trzecie. W szafie chyba nawet są. Witamy. Jak nowy patch? Oj, ciężko. Odbiór społeczności fatalny, protosi osłabiani. Więc niektórzy się cieszą na pewno, ale naprawdę Protoss ma chyba aktualnie mega ciężko. To tylko w PvP jako tako, nie? Bo to wiadomo, że 100% wygranych, ale... naprawdę. Słabo to wygląda dla Protossa. Im więcej tych meczów widzę. Ale zobaczymy, no niech próbują, niech walczą.
Teraz pokażę. Tutaj Command Center zagrany przez Spirita. No i Marin przepędza propkę. Dobra, jest Marin. Proba sobie leci. Tutaj oczywiście zelota. No są jakieś plany na spotkanko. Pizzę. Doskonale. Pytanie w jaki dzień, bo w piątek, sobota, niedziela tak średnio bym powiedział. Ale w tygodniu jak najbardziej. Ewentualnie potem jakiś następny. Zamawiasz pizzę? Ja tę pizzę uwielbiam, nie trzeba mnie przekonywać jakby co. Jak wiadomo, starzy ludzie zmian nie lubią. Nie no, ciężkie, naprawdę te zmiany są, to jest... W sensie, no na razie nie widzę promyka nadziei dla protosów, tak będąc absolutnie szczerym. Myślałem, że ta umiejętność, że będziemy ładować energię wybranej sojuszniczej jednostki, że to naprawdę każdy Nexus ma osobny cooldown, nie? A to nie tak, to nie jest tak. I to jeszcze jest, jakby to jest... I kosztuje dużo energii, czyli masz mniej probek, no bo ładujesz energię, nie? I kurczę, no to jest tylko dla jednej jednostki albo budynku. To już w ogóle się nie opłaca. No masakra jakaś. Jeszcze pewnie na całej mapie. No nie, to działa tylko w pobliżu Nexusa, to ładowanie energii właśnie. To jest jakby, to jest tak słabe. To jest tak nieporównywalnie gorsze niż super bateria, że to aż nawet... Nie wiem, kto to tam... No, nie wiem. Nie wiem, jak to wymyślili, ale jest tragedia. Musicie zoptymalizować pod to otwarcie. No ja się zastanawiam, ale to jest jedna jednostka, to jest 100 punktów energii. No to jak... Tylko centry można ewentualnie naładować na początku i to jest w zasadzie koniec optymalizacji, bo to no, ewentualnie Oracle, nie? Ale... Ale to... No, ciężko na tym potem polegać. Czasami się może trochę przyda, ale superbateria była dużo, dużo lepsza, nie? To jest takie w zasadzie osłabienie Protosa, ale są momenty w grze, że to naładowanie energii będzie faktycznie przydatne, nie? Potrafię sobie to wyobrazić, ale... Trzeba mieć Storma. Ciężka sprawa. Reaper oczywiście biega między bazami. God of War. Jeszcze w God of War nie planowałem grać. Słyszałem, że dobre, fajnie się tam biega tym Wacławem. Oj, Jimmy, nie, tematu na P nie chcemy, jakby co. Nie idźmy w tę stronę. Coś dźwiękiem. U mnie działa Alucard P, jakby co. Siemano w ogóle, Snokster, witamy też. Bardzo aby na kurniku. Nie, raczej nie dla mnie gra zbyt skomplikowana. Ale God of War nie wykluczam, no bo może będzie taki spokojniejszy okres potem. Może w grudniu ewentualnie. Oraz zobaczmy, jak MaxPax teraz to rozegra. Widzimy, że próbuje zagrać szybki Templar Archives na trzech warpgate'ach, trzecia baza. No, takie... Bez szaleństwa w sumie to otwarcie MaxPaxa. Tak trochę to polega chyba na strachu, jaki ma Spirit, bo zobaczcie, jaki on jest tutaj zakotwiczony na tyłach swojej bazy z siege-tankami, budynkami, nawet Starporta przeniósł, żeby było bezpieczniej. No, trzy tanki. Trzy tanki w teorii powinny wystarczyć, żeby na Blinka nie przegrać. Ale widać, że sobie tutaj założył Polak, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby przegrał na Blinkstalkery, na wczesny atak z ich użyciem. O, to będzie duża strata, jeżeli straci eBaya. Nie może. Dobrze, wyciąga parę CV do naprawy, przestawiony Siege Tank. Leciutko, bo to ważne, żeby go nie przestawił za blisko eBaya, bo wtedy Stalkery mogłyby go zniszczyć. To dobry Protoss by zauważył taką okazję i prawdopodobnie wykorzystał, ale na szczęście Spirit bez błędu się ustawił. No i chyba będzie atak. Już za chwilę. Ciekawe jak z tym Stormem. W ogóle jeszcze ciekawi mnie, czy on naładował energię jakiegoś High Templara. Chyba nie. Nie. Nie ma tej animacji tutaj. Patrzymy dalej. O, wcześniej użył tego Overcharge'a, no. Był użyty. A, bo no, na Sentry użył, tak, bo Sentry ma dużo energii. Trzeba się teraz przypatrywać, gdzie poszła umiejętność Protossa.
Maruder wyłapany. O, ładnie Stalkera zniszczył. Zacny storm zagrany, mina w tobie nadzieja, czy ta mina pali tak pięknie, o Jezu, ale stormy jeszcze lepsze. No bo teraz 60-kową szybko piechotę, max pax, no dobra, może będzie atak z drugiej strony. To są tylko 3 stalkery, więc taka liczba akurat, żeby zdesantować się. Przy 5 stalkerach to już są problemy, przy 4 dylemat, a przy 3 myślę, że spokojnie może wlatywać. Bo 3 stalkery nie niszczą szybko medivaka. Potrzebne jest 5 uderzeń stalkera, żeby medivaka rozwalić, więc najlepiej mieć 5. Stalkerów, albo od razu 10. Doskonale. Dobry atak, wymusza też recola, wymusza powrót. No jest wystarczająco dużo sił przeciwnika. Dobra ewakuacja Piotra i przynajmniej sobie kupił chwilę spokoju. Trochę mnie nie pociesza fakt, że on nie ma jeszcze trzeciej bazy. Aha, bo to jakaś taka dwubazówka z ghostami? No tak trochę przykro wyszło z tą trzecią bazą Piotra, bo Ona powstaje równolegle w zasadzie z czwartą bazą Max Paxa. Spirit właśnie to widzi. O nie, to jest złe, to jest bardzo złe. Chociaż przyspieszył, no dobra. Ach, jeszcze Max Pax doklika tymi stalkerami od prawej. No i źle, bardzo źle. Znowu zaloty w kontrataku. No Spirit jest tak w plecy, tak ta ekonomia się nie zgadza. Tak oberwał tymi stormami, że aż dziw bierze. Że tak nie wyszło. No nie poszło. I zlotę tak, zlotę też. Jak mu chlaśnie Storman właśnie, to znowu trzeba będzie robić szpagat. No fajnie, jakby Spirit się tutaj trochę pospieszył jeszcze na prawą stronę. Wiadomo, że jego uwaga jest absorbowana przez zelotów. I wchodzimy na czwartą bazę. No, chociaż tyle może zrobić Spirit, to niedużo. Cały czas zeloty biegają, no i na przykład takiego ghosta tutaj był w stanie wyłapać, a tym samym nie będzie EMP na froncie. To jest jedna z niewielu rzeczy, które mogłoby te żarówy osłabić. O, właśnie taktyczny ghost stracony. Prawie 2 miny za nim poszły. O, Paranoid, dzisiaj ma urodziny, no proszę. No to 100 lat dla Rafałka. Niech żyje nam, może ogląda, kto wie, zdarza mu się. Czasami. Pięknie żarówy zgasły, jestem w szoku trochę, ale ta batalia nie wyglądała tak tragicznie, ale teraz jak są posiłki zelotowe, no to już dobrze być nie może. O, niestety, Max Pax ma za wiele i przede wszystkim większe wydobycie już bardzo, bardzo długi czas. To nic, nie poszło. Dzień. O tak, te kontrataki trochę porobiły temat. No, Max Pax nadal mocarny zawodnik, zobaczymy jak mu na Biana pójdzie.